Dzień dobry. Mimo deszczu spotykamy się dzisiaj na krakowskim przedmieściu, przy Placu Zamkowym. Jedno z najważniejszych miejsc w Warszawie. To przecież tędy wjeżdżali hetmani ze zwycięskich wojen, królowie z koronacji w Krakowie. Tu wreszcie odbywały się hołdy. To miejsce aż skrzy się od historii. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o dwóch ciekawostkach. Dlaczego tak właściwie są luki w numeracji domów na krakowskim przedmieściu? Oraz dlaczego gotycki przecież kościół Świętej Anny ma zupełnie niegotycką fasadę? Widać ją zresztą teraz za mną. Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, jest to kamienica pamiętająca koniec XVIII wieku. Znajdował się tutaj pierwszy w Warszawie taki typowy dom handlowy. Dzisiaj znajduje się tam restauracja Pyza Warszawska oraz biura. Kamienica ta ma numer 79. Obok, za ulicą Miodową, kolejna kamienica ma numer 71. Brakuje więc trzech numerów. Jaka jest tego przyczyna? Rozwiązanie tej zagadki jest stosunkowo proste, ale po kolei. Zobaczmy, jak wyglądało krakowskie przedmieście za czasów Canaletta. Po prawej widzą Państwo ciąg kamienic. Zwróćmy uwagę, że nie widać żadnego przebicia do ulicy Miodowej, zaś na miejscu domu handlowego, czyli tam, gdzie stałem, mamy piękną barakową bramę. Co tam było? Był to dziedziniec z oficynami bocznymi Pałacu Małachowskich. Dopiero po rozebraniu bramy i oficyn zbudowano pod koniec XVIII wieku dom handlowy Resslera i Hartiga. Sam pałac Jana Małachowskiego, ojca Stanisława, oczywiście po licznych przeróbkach i wojennych odbudowach ocalał i dzisiaj zdobi ulicę Sanatorską. W 1888 roku postanowiono połączyć ulicę Miodową z krakowskim przedmieściem. Rozebrano dwie kamienice oraz istniejący tu zajazd, czy też karczmę, dwór pod gwiazdą. Przed rozbiórką wyglądała ona właśnie tak. A oto ilustracja już z 1890 roku. Przebicie krakowskiego przedmieścia pozwoliło na wyeksponowanie pięknej fasady kościoła Świętej Anny. O fasadzie tej będzie druga część tego filmu. Zaś pamiątką po rozebraniu trzech domów i połączeniu ulic jest luka w numeracjach. Brakuje trzech numerów. Dwóch po rozebranych kamienicach oraz podwórze pod gwiazdą. Mogą więc teraz Państwo zaskoczyć znajomych, pokazując im lukę w numeracji oraz wyjaśniając jej przyczynę. Jesteśmy pod kościołem Świętej Anny. Został on ufundowany przez księżnę mazowiecką Annę Holszańską w 1454 roku. Na zdrowy rozum powinien więc być gotycki. A jak wygląda teraz? Na początku był oczywiście gotyk. Widać go z boku i z tyłu kościoła. Pierwotny kościół był znacznie mniejszy i został rozbudowany w XVI wieku dzięki staraniom dwóch Ann. Najpierw Anny z Radziwiłłów, księżnej mazowieckiej, potem Anny Jagiellonki. Niestety, potem nadszedł pamiętny rok 1655. Potop szwedzki był dla ówczesnych warszawiaków czymś równie upiornym jak powstanie warszawskie dla naszych ojców czy dziadków. Wojska polskie wycofujące się z Warszawy podpaliły kościół Świętej Anny, tak by nie stanowił on dodatkowej twierdzy dla wroga. Spłonęła wtedy przy okazji cała bogata biblioteka. Kościół nie miał dachu przez ponad 4 lata. Do środka lała się woda, śnieg. Kościół odbudowywano do 1667 roku. Zostało to uwiecznione na tylnej części świątyni. Wnętrze kościoła zyskało wtedy barokowy wystrój. Fasada też była barokowa, co uwiecznił, jak żeby inaczej, Canaletto.
Jeszcze później, w 1788 roku, dzięki pieniądzom Bernardynów, Stanisława Kostki-Potockiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale przede wszystkim Józefa Kwiecińskiego, kościół zyskał nową, nowoczesną, nowe czasy, klasycystyczną elewację. Tę elewację możemy podziwiać i dzisiaj. Zwracają uwagę cztery piękne posągi apostołów. Od lewej świętego Łukasza z wołem, symbolem ofiarowania, świętego Jana z orłem, symbolem przenikliwości, świętego Mateusza z człowiekiem, symbolem człowieczeństwa oraz świętego Marka z lwem, symbolem męstwa i odwagi. Widać też tablicę poświęconą dobrodziejowi kościoła, panu Kwiecińskiemu oraz symbole S.A., Santa Anna. Zaś spiczasty dach gotyckiej świątyni został przykryty szeregiem poziomych pilastrów, wszak antyk to poziomy i piony. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się podobał. Organizujemy regularne spacery po Warszawie. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w realu. Proszę Cię o łapkę w górę oraz o subskrypcję kanału Magia Warszawy. Tam też będą informacje o zbliżających się wydarzeniach. A na koniec zagadka. Co to za mur oporowy? Ten za mną. Dla ułatwienia dodam, że jest to pamiątka po Wielkim Pałacu na Krakowskim Przedmieściu oraz że tutaj właśnie pan Zagłoba walczył z małpami. Znasz odpowiedź? Pisz. Do zobaczenia.